dwóch anonimowych leszczy z internetu. Dziś medialne bestie. Co prawda wciąż z kiepską dykcją, ale za to w pożyczonych garniturach i pełnym makijażu próbują wskoczyć na rozpędzonego wieprza polskiej polityki. Kto wygra następne wybory? Kto jest pionkiem, a kto wieżą? Czy dywersyfikacja źródeł dostaw gazu to dobry pomysł? Co to w ogóle znaczy dywersyfikacja? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedź znajdziesz w tym programie. Albo i nie. Ciężko powiedzieć. Nazywamy się Make Life Harder. A to jest Make Poland Great Again. Czyli nie do końca poważny program o poważnych sprawach. Dlatego proszę się przygotować na trochę śmiechu, trochę refleksji. Ale głównie na to nieprzyjemne uczucie w żołądku, kiedy widzą Państwo, jak ktoś przed kamerą robi z siebie debila. Podobno w takich programach najważniejsze jest pierwsze 10 sekund. Dlatego, żeby przykuć Państwa uwagę, przygotowaliśmy ten materiał filmowy. Hipnotyzujące. A skoro mamy już Państwa uwagę, przejdźmy do rzeczy. Kiedyś było tak. Mowa o kleszczach. Dzik wyłonił się z morskich fal. Z barszczem Sosnowskiego. Próbują to wieko otworzyć i sprawdzić, czy pociąg rzeczywiście tam jest. Piękne czasy, ale teraz będzie tak. Panie Petru, dlaczego pan się tak jesteście kanaliami? Na podstawie artykułu 173. Proszę usiąść. Sezon ogórkowy. Jeszcze do niedawna czas beztroski, dobrej zabawy, spontanicznych wizyt u wenerologa. Ale skończyło się babci sranie. PiS wygrało wybory, sezon ogórkowy odwołany. Pożegnajcie się z kleszczami, złotymi pociągami i dzikami wychodzącymi z Bałtyku. A że większość z was spędziła wakacje gdzieś między harpunieniem fajek a szczekaniem na samochody, to mogło wam coś umknąć. Dlatego przygotowaliśmy dla was przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego sezonu ogórkowego. Odkąd z TVP wyleciał ostatni dziennikarz, który odróżniał Libię od Libanu, stacja zamieniła się w karuzelę bełkotu i spi***iny. Poziom miał uratować nowe kadry, ale szybko się okazało, że chłopaki od Rydzyka nie umiał wymienić baterii w pilocie. A co gorsza, wyjadają całe mydło w łazience. Ale spokojnie, podobno prezes Kurski ma nowy plan. Grupa szympansów Bonobo z wrocławskiego zoo kończy już kurs czytania z promptera, a delfin Filip nauczył się nawet wiązać krawat. Na szczęście jest on samotny cowboy pośród tej prerii bez nadziei. W kategorii publicystyka niewerbalna zwyciężył Michał Rachoń i jego przejmujący reportaż. Ten performance pana Michała został sprowokowany niesławną reklamą Tigera, która zresztą była nominowana w kategorii największa sraka tych wakacji i faktycznie wygrała. Otóż gdzieś w salce konferencyjnej w Mordorze na Domaniewskiej ktoś wpadł na taki sympatyczny pomysł, żeby z okazji 1 sierpnia zrobić powstańcom mały prezent i pokazać im faka. Producent napoju Tiger wystosował przeprosiny, przekazał 500 000 złotych na Światowy Związek Żołnierzy AK, a anonimowy copywriter wyleciał na kopach. Co podobno zresztą nie ostudziło jego entuzjazmu, bo ciągle można go spotkać w warszawskich parkach, gdzie pokazuje faka przypadkowym staruszkom. Swoją drogą ciekawe, że za każdym razem, gdy ktoś w Polsce wylewa coś na znak protestu, gdzieś w tle majaczy sylwetka Dariusza Michalczewskiego. Najpierw bokser wykazał się elementarnym brakiem nienawiści do gejów, co sprowokowało szefa browaru Ciechan, Marka Jakubiaka, do stwierdzenia, że życzy bokserowi, tutaj cytat, mamy swojarką zamiast piersi, żeby miał co ssać. Co z kolei sprowokowało hipsterów ze Zbawiksa do wylewania piwa Ciechan do kratek ściekowych. Teraz koneksja jest nawet bliższa. Energetyk nazwany jest w końcu na czyjś niedoszłego rokiego Marsjano z Gdańska. Przypadek? Być może. Ale jeśli dodać do tego fakt, że Dariusz Michalczewski urodził się w maju, ma jakieś 180 cm wzrostu, a w 88, zaledwie 7 lat po wprowadzeniu stanu wojennego pod przykrywką wyjazdu sportowego uciekł do RFN-u, to jak się nad tym zastanowić, nie ma żadnych dowodów na to, że Dariusz Michalczewski nie jest agentem Stasi zwerbowanym przez Donalda Tuska. I wysłanym do Polski, żeby za pomocą prowokacji, dezinformacji, masturbacji zniszczyć rodzimy przemysł spożywczy. Michał, siedzisz w tym TVP, a to takie tematy przechodzą ci obok nosa. Pomówienia same cisną się na usta. No kto to ma za ciebie zrobić? My to mamy za ciebie zrobić. Ale masturbacji? Się uniosłeś niepotrzebnie może.
Kategoria wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska wydawała się od dawna rozstrzygnięta. Znany hejter drzew, minister Jan Szyszko, w ciągu ostatnich miesięcy wyciął w Puszczy Białowieskiej imponujące 111 tysięcy metrów sześciennych świerkarz. Ciężko to sobie wyobrazić. Dlatego dla ułatwienia proszę sobie wyobrazić 100 tysięcy metrów sześciennych świerka i do tego dodać jeszcze 11 tysięcy metrów sześciennych świerka. Czyli widać, minister w tańcu się nie A mimo to na ostatni prosty wyprzedziła go nawałnica z Pomorza, która w ciągu kilkudziesięciu minut powaliła prawie 8 milionów metrów sześciennych drzew. Tysiące osób zostało bez dachu nad głową. Mówi się o największej klęsce żywiołowej w historii polskiego leśnictwa. Z pomocą ruszyli strażacy i setki wolontariuszy. Rząd, nasz rząd, również stanął na wysokości zadania. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan też od rana, tak? Tak jest. Od rana. Olbrzymie drzewa, prawda? Wydawałoby się, że... Tak. Wydawałoby się, że to jest solidne drzewo, a złamane niczym zapałka. Ogrom pracy. Ktoś z panów uczestniczył w takiej akcji wcześniej? O takiej skali. O takiej skali. Prawdziwy mistrz small talku. W każdym razie Szyszko porażkę przyjął z godnością, pogratulował nawałnicy, ale zapowiedział, że to nie było jego ostatnie słowo, po czym zwyzywał przypadkową paprotkę, wsiadł na swojego harwestera i z bojowym okrzykiem oddalił się w kierunku Łazienek Królewskich. A minister Błaszczak gdzieś w lesie pod Kościerzyną wciąż próbuje przełamać tę niezręczną ciszę ze strażakiem. W kategorii najfajniejsze wakacje bezdyskusyjnie wygrał prezydent Andrzej Duda. Wszyscy się śmieją z jego leżaczków i bączków na skuterach wodnych, tymczasem gdzieś pomiędzy trzecim gofrem a Cymbergajem prezydent zdążył zziomować się z Donaldem Trumpem i zalegalizować medyczne gibony. A ty co? Obejrzałeś Grę o Tron, parę razy zszedłeś z Sabą i widziałeś Mewę na parapecie. Brawo dla ciebie! No właśnie, a pan prezydent cisnął dalej i postanowił w końcu rozstrzygnąć spór o to, kto ma rządzić polską armią. Konflikt z Macierewiczem zaczął się niewinnie od tego, kto komu ma prasować koszulę, a skończyło się na konkretnym kwasie. Nie dość, że prezydent Duda odfollowował Mon na Twitterze. To jeszcze odmówił zaproponowanych przez ministra nominacji generalskich i 15 sierpnia przy wszystkich zdisował pana Antoniego za próbę, no, w***ania się w jego kompetencje. Armia Rzeczypospolitej Polskiej to nie jest niczyja armia prywatna. Mało. W czasie jak ty, półprzytomny, budowałeś fort z parawanów za śmietnikiem, pan prezydent odwalił największy numer tych wakacji. I korzystam z prawa weta, bo wymagają one zmian zapewniających ich zgodność z konstytucją. I chyba nikomu nie trzeba przypominać, o co chodzi, ale dla porządku przypomnijmy, że chodzi o reformę sądownictwa. Czy pan Andrzej doszedł do wniosku, że ma lepsze rzeczy do roboty niż podpisywanie niekonstytucyjnych ustaw? A może doczytał na wiki, że w ramach swoich prerogatyw ma też prawo powiedzieć czasem nie. I po prostu chciał zobaczyć, co się wydarzy, jak to zrobi. Jedno jest pewne, było to największe zaskoczenie od czasu odpadnięcia Gulczasa z Big Brothera. Najbardziej zaskoczony całą sytuacją wydawał się Klaudiusz, który liczył na to, że razem dojdą do finału. Ale nie mniej zaskoczony był Zbigniew Ziobro, który w 2006 wyciągnął Dudę z kapelusza i zatrudnił w Ministerstwie Sprawiedliwości tylko po to, żeby 11 lat później poczuć, jak jego były padawan wbija mu zimny sztylet niewdzięczności. Oczywiście opozycja oczami wyobraźni już widzi Andrzeja Dudę machającego proporczykiem na jednej platformie ze Schetyną i Petru, ale prawda jest taka, że nikt nie wie, co się w głowie pana prezydenta dzieje. Może założy nową partię, może wróci do szeregu, a może otworzy food trucka z ramenem. Ciężko powiedzieć. W kategorii bibeloty, rzeczy z Pawlacza, ludzie niepotrzebni wygrywają liderzy opozycji. Odkąd władzę w kraju przejęło Prawo i Sprawiedliwość, liderzy opozycji histerycznie biegają po Warszawie, rozdzierają szaty i namawiają ludzi, żeby sobie zrobili z nimi snapa. Tego lata natomiast obrano nową strategię. Borys Budka zaczepiał dzieci na plaży i opowiadał im o Trybunale Konstytucyjnym. Grzegorz Schetyna był najbardziej nieadekwatnie ubraną osobą na Woodstocku. A Władysław Frasyniuk dał się aresztować, po czym urządził sobie festiwal seksistowskich podśmiechujek z celibatu Jarosława Kaczyńskiego. Najciekawszy pomysł na siebie miał Ryszard Petru, który postanowił zgubić się na własnej kontrmiesięcznicy. Dzień dobry, proszę.
Trudno o lepsze podsumowanie działań opozycji. Makler w koszuli za dwa koła próbuje błysnąć, ale kiedy okazuje się, że nie gada ze swoim odbiciem w lustrze, tylko ze zwykłymi ludźmi, to momentalnie potyka się o własny brak kontaktu z rzeczywistością. Ale wystarczy smutnych historii o ludziach, którym nic się nie udaje. Co się natomiast bowiem udało, to feodalna mobilizacja setek tysięcy Polaków w ponad 50 miastach, którzy przez ponad tydzień demonstrowali przeciwko reformie zamieniającej system sądownictwa w wybieg dla Zbigniewa Ziobry i jego kuców. Wolne sądy! Wolne sądy! Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski! Oczywiście dla części osób była to realizacja fantazji o byciu internowanym w czasach pisowskiej dyktatury. Dla części był to po prostu bifor przed wizytą na Zbawiksie. Ale wydaje się, że zdecydowana większość ludzi wyszła na ulicę, bo poczuła, że coś tu po prostu nie gra. Raz, że pomysł, aby całą władzę sądowniczą skupić w rękach jednego ministra, wydaje się, no, lekko podejrzany. A dwa, nie trzeba być doktorem prawa, nie rozróżniać paragrafu od parawki czy agrafki, aby wiedzieć, że kiedy tak dużą reformę przepycha się w pośpiechu, kolanem, w środku nocy, no to coś tu ewidentnie śmierdzi. Być może z całego tego zamieszania płynie dla nas lekcja, że wbrew pozorom leśne dziadki z telewizora nie zawłaszczyły jeszcze całej przestrzeni publicznej. I czasami wystarczy po prostu wyłączyć Netflixa, zawiązać buty i wyjść z domu. Wow. Demokracja. Kto by pomyślał? W kategorii literatura, sztuki wizualnej, w ogóle kosmos, wygrywają paski na TVP. Złośliwi twierdzą, że to prostacka propaganda, ale krytycy dopatrują się kolejnego literackiego geniusza. Na salonach mówi się o nowym Beckecie, a nominacja do Nike zdaje się wisieć w powietrzu. Oczywiście, dla niewprawnego oka paski TVP to wciąż co najwyżej bełkotliwa relacja z głowy typa, który zasnął na słońcu po grubej libacji w klubie Gazety Polskiej. Ale co się okazuje? Badacze z Instytutu Goethego poddali paski wnikliwej analizie i oto co odkryli w gąszczu znaczeń. Próba zablokowania prawdy. Kto zapłaci za kornika drukarza? Kto pisze scenariusz rebelii? Na Bałtyku Rosja pręży muskuły. Inwazja imigrantów na hiszpańskie plaże. Krwawy koniec lewicowego eksperymentu. Barbarzyńcy znów próbowali zakłócić modlitwę za ofiary katastrofy. Totalny chaos totalnej opozycji. Ciamajdan 2. Wypój na głębie. Z Polską w sercach Polska odzyskuje suwerenność energetyczną. Liberałowie stracili blask. Krzyżacy znów pokonani. Dziękujemy za chleb. Dziękujemy, byliście wspaniali. My jesteśmy Make Life Harder. I widzimy się w następny poniedziałek o 18 na Gazeta.pl. Oglądajcie nas też na YouTube i Facebooku. Na razie. No i to było bardzo, bardzo dobre. Tak. Ja bym wziął jakiś makaron.